Nie, to nie jest furgonetka, o której właśnie mogli państwo pomyśleć, tylko zupełnie inna, którą na miasto wyjechała grupa Stonewall, zrzeszająca mniejszości seksualne. Wybieramy takie niekonwencjonalne metody i staramy się walczyć z tą dezinformacją, przekazując rzetelne informacje o tym, kim tak naprawdę są osoby LGBT+. To odpowiedź na głośną akcję Fundacji Pro Prawo do Życia. Nasza kampania nie jest skierowana przeciwko osobom. Jej furgonetki jeżdżą po polskich miastach. Od paru dni jedna z nich krąży po Poznaniu. Z hasłami, które między innymi zrównują homoseksualizm z pedofilią. I nie tylko. Lobby LGBT agresywnie działa na rzecz wprowadzenia deprawującej edukacji seksualnej według niemieckich standardów edukacji w Europie. Informujemy Polaków, co w tych standardach się znajduje. Furgonetka zaczęła wizytę w Poznaniu z przygodami. Już na dzień dobry zatrzymała ją policja. Okazało się, że samochód był niesprawny. Miał uszkodzoną lampę i nie miał tablicy rejestracyjnej. W takim stanie oczywiście nie mógł wyjechać na ulicę. Kiedy już w końcu wyjechał, zastrzeżenia zgłosili miejscy urzędnicy, bo organizatorzy formalnie chcieli zarejestrować przejazd furgonetki jako zgromadzenie. Urząd odmówił. To zgromadzenie nie spełniało takich kryteriów, w szczególności otwartości, gdzie nie może się osoba do niego dołączyć lub wyłączyć w każdym momencie, który uzna za stosowne. A skoro przejazd furgonetki nie jest zgromadzeniem, to komunikaty z jej głośników mogą łamać przepis z kodeksu wykroczeń o zakłócaniu porządku publicznego. Takie właśnie komunikaty nagrali wczoraj pracownicy biura poselskiego Katarzyny Kretkowskiej, próbując zatrzymać pojazd, gdy ten pojawił się pod ich oknami. Cała ta nagonka jest absurdalna. Jutro posłanka zamierza zgłosić sprawę policji. Furgonetka, ponieważ to oburza wielu mieszkańców i mieszkanki Poznania, jest śledzona przez ludzi, którzy są tak samo jak ja oburzeni tym, co robi. Fundacja Pro Prawo do Życia nie odpowiedziała dziś na naszą prośbę o komentarz w tej sprawie. Jej przedstawiciel w rozmowie z Radiem Poznań podkreślał, że urząd nie mógł odmówić rejestracji zgromadzenia, a więc furgonetka może używać nagłośnienia. Fundacja zamieszcza też w internecie nagrania licznych ataków na furgonetkę. To po jednym z nich doszło do aresztowania aktywistki Margot i demonstracji w Warszawie pacyfikowanych przez policję. Poznańska policja zapowiada, że ewentualne doniesienia w sprawie furgonetki i komunikatów z jej głośników skieruje do sądu. I to sąd będzie rozstrzygał, czy doszło do złamania prawa. Wiemy, że wiele osób dzwoniło na policję i wszystkie słyszą to samo, że powinny pofatygować się na komisariat i złożyć zeznania. Wiemy, że co najmniej kilka osób się na to zdecyduje. Jaki będzie tego efekt? Zobaczymy. Na własnej furgonetce grupa Stonewall wypisała tymczasem, czego według niej naprawdę chcą mniejszości seksualne. Równych praw, braku przemocy i świętego spokoju. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.